Jest w tym domku jedna rzecz, która przyciągnęła moją uwagę i moglibyście powiedzieć: Dokness, ale co przyciągnęło twoją uwagę w tak brzydkim domku? A mianowicie to, że jak widzicie, jest podpisane, że to jest piętro Dracula 11. Jest tutaj coś faktycznie w środku, normalne wystroje, jednak na górze drzwi są osobno i tutaj nie ma nic, ani tabliczki podpisanej, ani żadnych itemów. Są tylko pochodnie, pewnie po to, żeby moby się nie spawnowały. I z tego, co sprawdziłem komendą, w pobliżu nie ma nikogo poza Draculą, czyli tą osobą, która mieszka na pierwszym piętrze. Moje założenie jest takie, że na górze prawdopodobnie mieszka ktoś inny albo ma dopiero zamieszkać. Więc dzisiaj sprawdzimy, jak długo będziemy mogli żyć na piętrze widza, dopóki nie zauważy. Ale od razu wam powiem, że nie będę specjalnie robił się niewidzialny ani zmieniał żadnego innego moba. Będę po prostu sobie chodził jako ja. Z tym, że damy sobie jedno ułatwienie, żeby to w ogóle było wykonalne. Za pomocą pluginu sprawiłem, że mogę zobaczyć teraz tego gracza przez ściany, co nam ułatwi manewrowanie i pomoże w tym, byśmy na niego nie trafili lub żebyśmy się po prostu przed nim lepiej chowali. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie o 15, a w weekendy o 10. Więc skoro mamy formalności za sobą, zacznijmy trolla. Też nie widziałem, żeby on tutaj w żadnym momencie wchodził na górę. Ej, tutaj coś jest, tu jest... Aha, aha, tu jest taka wnęka. No dobra, w ogóle, wiecie co, rozejrzę się najpierw na niewidzialności. Tutaj jest jakaś ścieżka, ona pro... A nie, dobra, ona nigdzie nie prowadzi. Tutaj są po prostu trzciny cukrowe. Tu są owce, jest farma, są krówki i to chyba tyle. No tak, więc dobra, myślę, że możemy zacząć. Słuchajcie, robimy tak, GM0, wyłączamy Vanisha i od tego momentu zaczyna się nasz cały challenge. GM0, czemu mi się nie dał GM0? Dobra, to są GM0. Ej, to jest dobre, że go widzimy, bo no totalnie wiemy, gdzie jest. Jak widzicie, no przez okna jesteśmy w stanie go zauważyć. On tam sobie gdzieś biega, on w ogóle gdzieś poszedł. Na przykład teraz wiem, że jestem w takiej pozycji, że nie powinienem stąd wychodzić. Jeżeli zniknął mi z pola widzenia, to prawdopodobnie dlatego, że on też mnie nie będzie mógł zauważyć. Dobra, zróbmy tak, ukradnijmy mu pierwszą rzecz. Zacznijmy od craftingu, póki wyszedł. O, jak będzie wracał, to będziemy też to widzieć. Dobra, tu ma crafting. Szybko, 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 szybko. Dobra, mamy crafting, mamy crafting. Wraca, nie wraca. Dobra, jesteśmy chyba bezpieczni. Tak, jesteśmy bezpieczni. Jest git. Chowamy się z powrotem do domku. Mamy pierwszą rzecz ukradzioną, okej? Jest to crafting. Ale w sumie, jak tak o tym teraz głębiej myślę, moglibyśmy zrobić iluzję tego, że tam niczego nie brakuje. To znaczy, zetnijmy sobie trochę drewna. Nie wiem, czy się z tym robimy, zanim wróci. To nie jest w ogóle pewne. Mam nadzieję, że ten efekt się nie wyłączy czy coś przez ten czas. Dobra, pyk, pyk, pyk. Robimy sobie kill off drewniany. Szybko nakopmy jakiegoś kobla. Gdzie jest kobl? Ej, ja wiem, gdzie jest kobl. Kobl jest w jego piwnicy przecież. Oj, coś tutaj spadło, to był liść. Dobra, nieważne, już się wystraszyłem. Dobra, weźmy sobie na przykład stąd, żeby to nie wyglądało jakoś mega podejrzanie. Na przykład pyk. Okej, okay, dobra, trzy kobla mamy. O nie, on wraca, o kurde, o kurde, o kurde, dobra, biegniemy dookoła domu. O nie, ej, możemy się z tym nie wyrobić, żeby mu podłożyć piec zamiast craftinga. To się może nie udać, dobra, na F5, wrócił do domu. My wchodzimy teraz na górę. O nie, przyjdzie na piec, dobra, nieważne, widzowie, tak działa na mnie właśnie stres. My potrzebujemy więcej kobla niż trzy. Dobra, on jest z tamtej strony domu. Może gdzieś indziej pójdźmy po kobla, tutaj na przykład. Wydaje się, że jest odpowiednie miejsce. Tak, tutaj sobie wykopmy kobla. 4, 6, 7, 8. Może zdążymy jeszcze zrobić piec w miejsce tamtego. Teraz nie widzę go nigdzie, co znaczy, że jest chyba zbyt daleko, by nas zauważyć. Dobra. Furnace, pyk. O nie, dobra, on jest w tamtej stronie. Szybko wejdźmy do domu. Postawmy mu to, o nie, bo on tutaj idzie. Dobra, 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 dobra. Chodzimy do góry. Jest git, jest git. Możemy go nawet przez okno zobaczyć. Okej, okay, wszedł do domu. Możemy zobaczyć, co teraz będzie robił. Patrzy się w tamtą stronę, a tam był crafting. Więc na pierwszy rzut oka nie zauważył, czegoś brakuje. I okej, okay, zrobiłem to po to, żeby trochę wydłużyć akcję. Znaczy, żeby tak szybko nie zakumał. Chociaż by się rozglądał w tamtą stronę. Oho. Tu był crafting. Czy on ogarnął, że nie ma craftingu? Czy on szuka czegoś w piecach? Rozwala coś. Co on rozwalił? Zaraz, czy on rozwalił piec? Dobra, wyjdźmy stąd. Uwaga, jest takie malutkie okienko. Tak rozwalił ten piec! Wszedł tam nowy crafting! Co? Co? Ok,
Okej. No to jak bardzo chcieliśmy ukryć fakt, że nie ma craftingu, tak już się nam nie udało. I tak, widzowie, ja wiem, że mógłbym łatwiej skraftować po prostu ten crafting, ale tu chodzi o ten challenge, by go okradać. Chyba się tym nie bardzo przejął. Cóż, może wyjdźmy teraz z domu, pójść na drugą stronę. Patrzcie, teraz będziemy go mogli zobaczyć przez okno, tak? Tak. Yo, ej, to jest naprawdę igranie z ogniem, ale mega satysfakcjonujące. Co kradniemy mu następne? No myślę, że chyba jednak, wiecie co, teraz ukradniemy mu piecyk, bo on jakby tamten piec rozwalił sobie, postawił crafting zamiast niego, ale co zrobi, kiedy zobaczy, że kolejny piec zniknął? Ja mam nadzieję, że w pewnym momencie nie przyjdzie mu do głowy, by sprawdzać drugie piętro. W sumie jak teraz o tym myślę, to mam nadzieję, że nie powiedział, że jego kolega, który w teorii tam mieszka, bo to jest tylko nasza teoria, wam mówię cały czas, na przykład nie powiedział, że jego kolega wrócił i go prankuje. Jeszcze jest kolejna opcja, że może się okazać, że on tak naprawdę mieszka cały czas sam, tylko drugiego piętra jeszcze nie zagospodarował. Dobra, cały czas sobie biega, o kurde, dobra, chowam się. Bierze coś ze skrzyni. Dobra, jak się stąd oddali, to będziemy mogli przystąpić do operacji kradnięcia. Ej, w sumie jakbyśmy weszli po prostu tędy? A, nie, bo dobra, bo tutaj są barelsy. Tutaj też będą barelsy. Uwaga. A nie, to jest zakręt, dobra, nieważne. Ej. O kurde, bo mi się... Dobra, rozwaliłem mu ścianę. Szybko wchodzimy tędy. O nie, bo nie są tej strony. Dobra, murujemy to i wychodzimy... Zaraz, tą drogą? Tak, wychodzimy głównymi drzwiami. Wychodzimy głównymi drzwiami z jego piecem. Ale wziąłem chyba najgłupszy piec, jaki w sumie mogłem wziąć. Ten razy koło craftinga, on będzie wiedział, że tam był piec. Dobra, wracamy tam szybko. Pyk, pyk. Zróbmy tak, weźmy sobie ten. Okej, okay, pyk. Okej, okay, teraz wychodzimy i uciekamy. Jest git. On tam chyba siedzi w owcach? Tam były owce? Tak, tam były owce, no. Dobra, postawmy. Ej, ja mu wziąłem to z węglem w ogóle. Dobra, wszedł, nie zauważył, że tam brakuje pieca. Jest centralnie pod nami. Ej, ale autentycznie ten challenge też jest całkiem kozacki. Nigdy nie wpadłem na to, by sobie poświetlić gracza i widzieć go przez ścianę. To dużo zmienia. I kto wie, może pomoże nam okraść go ze wszystkiego, co ma. Ej, jakbyśmy sobie tutaj zrobili zagrody na zwierzęta w naszym pokoju? No. To by nie było takie głupie. Potrzebujemy więcej kobla na siekierkę. Dobra, ja tutaj wychodzę. Mam nadzieję, że... Wiecie, przycisnę się idealnie w stre... Dobra, jest git. Dobra. Czyli tutaj mam naszą tajną kopalnię, z której możemy pozyskiwać surowce takie jak cobblestone. Żelazy nawet nie będą potrzebne. Dobra, wracamy. On sobie tam siedzi na pierwszym piętrze. Cyk. Okej, okay, robimy siekierkę. A to dlatego, że będę chciał ukraść całą farmę owiec. Ale jak tego dokonam, to zobaczycie. Najpierw jednak trzeba by było zrobić zboże. Z tego co widzę, jego zboże dopiero rośnie. No, nie fajnie. Dobra, to może zajmijmy się czymś innym. Idźmy na przykład do jego piwnicy. O, tutaj on jest. Hej, siema. Dobra, czekajcie, czy on nas tutaj nie zauważy? Nie, dobra, przechodzimy po takiej linii, żeby nie wiedzieć, że wchodzimy do jego piwnicy. O nie, bo on wychodzi. Dobra, czekajcie, musimy najpierw zobaczyć, co on robi, gdzie on idzie. On chyba idzie w tamtą stronę. Dobra, co bierzemy? Bierzemy to, dobra, weźmy sobie najpierw kowadło. To będzie nasza pierwsza zdobycz. Dobra, poszedł gdzieś w tamtą stronę, czyli daleko, znowu zniknął z pola widzenia. Wracamy na górę, możemy sobie tutaj posadzić kowadło, pyk, wiązamy kolejną zdobycz. Ej, a jakby mu ukraść łóżko? Dobra, ej, ukradniemy mu łóżko, pyk. Okej, okay, dobra, i wracamy na górę. Dobra, to już się robi naprawdę mega podejrzane i mega widoczne też, bo o ile może nie zauważyć, że na przykład wzięliśmy kowadło, to raczej zauważy, że nie ma łóżka i pieca. W sumie, czy on zauważy, że nie ma pieca? Chodźmy to sprawdzić. Ej, chyba nie zauważył, dobra, bo pieca jak nie było, tak dalej nie ma. To, co jest spoko w tym piętrze, to, że on by musiał znaleźć się wyżej nad nami, by zauważyć, że cokolwiek jest w tym pokoju, bo do tego momentu horyzont działa tak, że ja wam zresztą pokażę, póki go nie ma. Pójdźmy w tamtą stronę, tam gdzie on. O, stąd nic nie widać. Znaczy wiadomo, widać, że tam są pochodnie, ale te pochodnie... O, on wraca! Ale te pochodnie to stawiał on. O kurde. Ej, ale się przestraszyłem, że to już koniec, nie? Już się bałem, że jest bliżej. Chwila po prostu spuszczenia uwagi sypa i byłoby po nas. Ej, w sumie jak o tym myślę, to nie mam mięsa. Spróbujmy zabić krowę. Krowa, chodź tu szybciej. Musimy coś zjeść. Dobra, bierzemy sobie mięso z jego farmy. On gdzieś teraz w tamtą stronę, bo widziałem. I możemy sobie jeszcze za jego węgiel to po prostu przepalić. Normalnie żyć, nie umierać. Dobra, to się nam przepala. Z żadnej strony go aktualnie nie widzę. Możemy sobie to zjeść, żeśmy mieli od razu sprinta, gdyby nadarzyła się potrzeba uciekania. Teraz schodzimy znowu na dół i co możemy mu wziąć? Ej, a jakbyśmy w sumie... no tak, tylko że nie mamy nożyczek. Moglibyśmy sobie w teorii na przykład wziąć wełnę z jego owiec najpierw i zrobić dywan. To tutaj nie rośnie. O, dobra, bo on wraca. Widzę go. Nie wraca? Wraca. Chyba wraca. Kurde, jakby to nie mógł szybciej rosnąć. Dobra, chowamy się za domek. To jest zbyt duże ryzyko. Słuchajcie, wraca do domu.
Będziemy teraz obserwować przez okno, co robi. Zauważy, że nie ma... O, zauważył. Od razu zauważył. Ale zobaczcie, pieca nie zauważył. Chyba, że już wcześniej zauważył. Okej, rozgląda się. Podchodzi do okna, ja tu stoję. Ej, to jest dobre, to jest dobre. Co się dzieje? Jest tu ktoś? To też już wyłączyłem. On nie widzi, że ktoś jest w pobliżu, bo to by było po prostu za proste i od razu poszedł na pierwsze piętro. Dobra, w pobliżu też nikogo nie ma. Ej, zrobił sobie po prostu nowy piec! Po prostu! Co? Tak szybko się z tym poddał? Dobra, nasze steki się przepaliły, więc w końcu możemy zjeść. Co prawda cały czas wydaje odgłosy, ale wydaje się, że on na to nie zwraca zbyt dużej uwagi. Jak moglibyśmy przyspieszyć rośnięcie tej farmy? No, w teorii można założyć... Czekajcie, ja tutaj muszę iść niżej. Można by założyć, że wystarczyłby bone meal. Jednakże nie mamy z czym wziąć bone meala. Chyba, że w tamtym cave'ie będą jakieś moby. Możemy pójść zobaczyć. Czekajcie, przejdźmy sobie tędy, żebyśmy w razie czego mieli się za czym schować. Dobra. Czy jest jakikolwiek mob tutaj w tej jaskini? Halo, panowie moby? Jesteście? Nie, ta jaskinia jest chyba za mała. Żadnych mobów tu nie będzie. No cóż, wracamy w takim razie do domu. No rośnijcie, no! One rosną. Oj, tutaj w ogóle jest w sobie bardzo rozgrzewanej pozycji. Ha, mamy jego łóżko, mamy jego kowadło. No tak, weźmy teraz kaldrona. Szkoda w sumie, że nie ma kompostera. Moglibyśmy chociaż skompościć coś. Dobra, idziemy sobie tutaj na dół. Znaczy, może ma kompostera, ale go nie zauważyłem, ale no, nie widziałem tego kompostera. Weźmy też tego dripstone'a. Dobra, jest prosto nad nami. Ej, czy jakbyśmy wykopali tutaj? Dobra, co to? Które to jest? Dobra, czyli tutaj jest podłoga, czyli prawdopodobnie pod tym są piecyki. Ej, ja mam pomysł o 1000 IQ, nie? Nie wiem, czy to zadziała. Czy możemy zrobić... O! 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 Wsiąliśmy przez podłogę! Ej, nice! Dobra, tutaj... Ej, tutaj też są kurczaki! Yo. Dobra, teraz zaklepujemy to. Tutaj nic się nie działo, jak coś. Kurczaczki i węgiel. Wziąłem też węgiel? Tak, wziąłem węgiel. Kurczaczki i węgiel po prostu zniknęły sobie nagle w piecu. Spaliły się i zamieniły w gaz. W sumie już mam powoli tyle rzeczy, że chyba sam powinienem pójść do takimi skrzynkami i magazynem. Dobra, stawiam tutaj komposter, nasze kolejne trofeum. Ej, czemu... Co? Ej, czemu są kapie woda? Nie rozumiem, dlaczego ten dripstone w ogóle kapie wodę, przecież nie pada deszcz. Na górze też chyba nie ma wody. Nie ma, co nie? Idę to sprawdzić, ej, bo co się dzieje? Taki jest w Minecrafcie? Tak, tu nic nie ma. Wytyfy, że o tym nie wiedziałem? Zawsze dawałem źródełko wody. Dobra, to zamienimy to miejscami. Tutaj damy crafting, tutaj damy kaldrona. A to dlatego, żeby tego dripstone nie dawać tutaj, bo przez okno będzie już go widać. No kapnij. Tak, kapie. Kapie, dobra. Dobra, nice. On jest cały czas pod nami. Szczytem bezstrzelności by było, gdybyśmy sobie tutaj zrobili jeszcze szklany dach, ale nie, no to by od razu zobaczył. Coś grzebie w skrzyniach. Ja mam pomysł. Zróbmy tak. Zróbmy sobie, słuchajcie, własną farmę na naszym piętrze. Tylko, że nie mamy wody, nie mamy wiadra, nie mamy nic. Wiecie co? Może jednak to żelazo będzie potrzebne. Pójdę to okejwa i zobaczę, czy tam przypadkiem nie ma tego żelaza. Dobra, on co tam sobie chodzi? My wchodzimy tutaj. Mamy akurat węgiel, by sobie zrobić pochodnie. Czy tutaj nie będzie żelaza? Nie? Nie, dobra. To był ślepy strzał i jak widać nie zadziałał. Chyba, że tu pod wodą? Gdzieś? To jest ryzykowne. Nie powiem, że nie. Nie, dobra. Nie ma tam nic. Co najwyżej, nie wiem. O, a tutaj? Ej, tutaj też coś może być. Spróbujmy tam przejść. Przekopmy się. Oho, bo tutaj jest chyba coś. Ej, ej, ej. Zobaczcie, tu jest zejście do cave'a. Tylko, żeśmy nie zginęli, nie? Bo takiej opcji nawet nie zakładałem, że tym trolu. Dobra, zrobimy sobie schodki, by w razie czego móc uciec. No, jest tutaj głęboki cave, ale żelaza chyba... Chyba tu nie ma. Nie, nie, tu jest to, nie ma nic. A dobra, musimy się obejść smakiem. Dobra, wracam tam. Nie wiem, co on robi. On chyba jest u siebie na piętrze. Chyba? Chyba ta, no. Ta, no jest normalnie u siebie, więc sobie przejdziemy tędy. Niestety wracamy z pustymi rękami i dalej nie wiem, co z naszą farmą. No, trzcina cukrowa chyba odpadnie po prostu. Albo wiecie co, ja mam pomysł. Ona nie musi odpadać. Po prostu zbierzmy całą, jaką ma na lądzie. On na pewno ma jakieś zapasy, więc sobie ewentualnie odsadzi. Dobra, zbieramy całą trzcinę, jaka tutaj jest. Nas nie będzie widział przez okno. Nie, 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 chyba. Nie, nie ma szans. Dobra, po prostu biegniemy. Ścinamy całą trzcinę. Let's go. Do łysa. Ej, tam też jest trzcina po drugiej stronie, ale to chyba jakaś taka losowo rosnąca, nie jego. Ej, bo on tutaj idzie. Nie, dobra, on odchodzi w drugą stronę. Ej, 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 ej.
jej, jest tu jedna ta, jest tu. Dobra, więc mamy pszenicę, żeby w razie czego ukraść jego zwierzęta. A, nie mamy, no tak, nie mamy skrzynek. Jakbyśmy mu ukradli kilka barelsów? Dobra, ukradnijmy mu. Które mogą być niewykorzystywane? Ej, może weźmy te z góry. Najmniejsze, ej, dobra, pusta. Pusta. Pusta! Wszystkie trzy puste. Dobra, nice. Mam nadzieję, że z których nie używa, to też nie zauważy, czegoś mu zabrakło. Uff, ej, mamy całkiem solidną bazę. To wszystko jest od niego. Dobra, on wraca. Trzeba uważać, żeby nas w oknie nie zauważył. Kurczę, dobra, tutaj sobie aż stanę. Dobra, dajmy sobie tutaj nasze rzeczy do hodowlane, że tak to ujmę. Dobra, wraca do domu. Ej, idźmy przez okno zobaczyć. Dobra, nie zauważył, że nie ma tam barelsów. Coś robi w piecyku, a co to, nie mam pojęcia. Coś przepala, dobra, widzę, że się piec pali. Aha. Ej, patrzcie, otworzył barelsa, ale totalnie nie zauważył, że nie ma tych na górze. Say what? Ej, ja muszę też uważać, że ten creeper mnie zaszedł do tyłu, nie? Ale właśnie coś mopy się nie spawnują na tym ekstremie. Może to kwestia optymalizacyjna serwera? Mniej mobów, mniej lagów? Nie wiem, o tym nie gadałem, spio. Ale nie, słyszę, że coś chodzi. Słyszę, że coś się rusza. Ej, bo creeper, który by... O nie, ej, on się patrzy w to okno. Nie, dobra, patrzy na te beczki. Patrzy na te beczki. Widzi, że brakuje mu beczek. Chyba zauważył jednak. Dobra, już chyba za bardzo w niego zwątpiłem po prostu. Przeszukuję wszystkie inne beczki. Nie wiem w jakim celu. Może sprawdzać, czy też mu ktoś nie ukradł itemów, ale nie, ja tylko biorę całe meble. Kolejną sprawą, słuchajcie, ja myślę, że powinniśmy pójść i zgarnąć enchant, bo w sumie wcześniej tego nie zrobiliśmy, a mogliśmy. Dobra, pójdźmy sobie tutaj na dół, weźmy enchant. Nie wiem, kiedy on tutaj ostatni raz wchodził. W ogóle on nie ma diamentowych rzeczy, na co mu enchant? Może się powoli przygotowuje pod, wiecie, poważniejsze czasy. Ej, dobra, bo tu idzie zombie, on mnie goni. No właśnie, na moby w nocy muszę uważać. One mogą nam dużo zepsuć. Dobra, i nasz enchant dajmy sobie tutaj. Tu będzie nasz róg do enchantu. Chociaż jak głębiej o tym myślę, to nie ma sensu, bo tutaj to chciałem zrobić farmy moich owiec. Znaczy, jego owiec, ale moich, kiedy je przywłaszczę. Dobra, zróbmy inaczej. Tutaj będzie półka nocna z craftingiem, znaczy z książką. No tutaj podkładajmy sobie wszystko, co od niego zgromadziliśmy i co nie jest nam potrzebne. Chociaż w sumie, czy na pewno tutaj... Dobra, weźmy sobie dirta tak w razie czego. Pszenicę też weźmy, bo myślę, że można powoli przystępować do planu okradania go z owiec, ale przed tym jeszcze powinniśmy... Dobra, spróbuję zabić tego zombiaka, bo on tutaj... On będzie mi przeszkadzał. Dobra, zabiłem zombiaka. Czy on to słyszał? Chyba nie. Możliwe, że gra bez dźwięku, a na przykład z muzyką w tle, bo różnie ludzie grają. Na przykład Minecrafta 90% czasu to gram bez dźwięku. Totalnie mam wyłączony. Dobra, i zanim to wiecie co, spróbujmy wziąć całą jego farmę. Po prostu wszystko, co tutaj jest, zgarnąć. Nie będzie nas widać. Dobra, nie. Znaczy w teorii byłoby nas widać, gdyby się tylko popatrzył, ale patrzcie w drugą stronę. Dobra, szybko zgarniamy całość. Pyk. Dobra, cała farma jest zgarnięta. Co robi? Ej, czy on tu... Nie. Tak, on tutaj postawił skrzynię? Ja dobrze widzę? Tak, tu są skrzynie. Okej. Okay. Pewnie już nie miał barelsów i musiał z skrzyniami nadrobić, chociaż czy one nie są takie same w kosztach? Dobra, tutaj sobie odstawimy nasze sadzonki. Nie wiem, kiedy zauważy, że nie ma farmy całej, ale to już jest mega podejrzane. Bo to już nie to, że mu jakiś mob wydeptał. Ci po prostu mu wykosił całe pole. O, wychodzi. Dobra, zobaczmy z okna. Idzie do krów. Dobra, zabija sobie krowy. No, w międzyczasie nie przyuważył, że jego farma jest pusta. Nie, jest zupełnie czymś innym skupiony. Chyba. Nie, idzie tam. Patrzy. Tak, podchodzi. Dobra, zauważ, że farma jest pusta. I on idzie. Już się bałem, że wchodzi tutaj do mnie na piętro. Po co on poszedł? Poszedł do skrzyki. Czy on poszedł po sadzonki, to zasieje po prostu na nowo? No nie mówcie. Nie. Tak, on coś sieje na nowo po prostu. Okej. Okay. Ja cały czas sobie wszedłem na jego pierwszym piętrze z jego wszystkimi rzeczami. Jeszcze nie był w piwnicy, więc no, nie wiedział, że stracił wszystko, co w niej najcenniejsze. Książek mu nie będę niszczył, bo one i tak nie wypadają w formie bookshelfów, więc to nie ma najmniejszego sensu. Teraz, gdzie on jest? Czy on jest w piwnicy teraz? Przecież muszę wyjść zobaczyć. Tak, on jest w piwnicy. Tak, on widzi? Tak. O nie, on co wychodzi? O nie! Widzieliście to? Widzieliście to? To było włos! Się są teraz ruszyć, nawet nie mogę. O nie, to stoi. Demet! Ale to było bliskie spotkanie. Ej, gdzie on idzie? Nie, o nie. O nie, o no, proszę, cały dom! Szybko uciekam na drugą stronę. Okej, co was druga? O nie! Zabawa w berka i myszkę. Kotka i myszkę. Dobra, wchodzę na spokojnie do góry. Uff. On chyba znowu jest w tej piwnicy, bo wszedł od tamtąd i schodził w dół. To było naprawdę ciężkie, ale teraz on jest pewien, że ktoś tu chyba po prostu jest i go okrada. Albo ktoś... Dobra, wchodzi do swojego pokoju. Słuchajcie, teraz to jest nasza szansa, żebyśmy spróbowali jego wszystkie owce wnieść na nasze piętro. Tam jest teraz kościotrup. Teraz, kiedy już nie potrzebujemy mączki kostnej. Super. Dobra.
to jest kolejny zombiak. O kurde, dobra, jest jeszcze jakiś mob? Nie, to jest tylko on. Gdzie on poszedł? Ej, on przyjdzie daleko. Nie, gdzie on jest? On jest za... A nie, on jest na tym, kurde. Ja przecież nawet nie wiem, czy jest na, czy za. Dobra, słuchajcie, owieczki, to wasz nieszczęśliwy dzień, zostajecie porwane. Zapraszam za mną do wyjścia. Szybko mu tu niszczymy, zanim tutaj wróci. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Szybko, 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 szybko. Dobra, owieczki, chodźcie. Tutaj, tutaj zbiórka. Tutaj zbiórka. Mam dla was pyszną pszenicę. A wy jesteście głupie. Macie oczy jak MWK. Ej, dobra, czekajcie, musimy teraz czekać, bo on tam przechodzi. Okej, czyli jak on teraz pójdzie i zobaczy, że nie ma owiec. Ej, chyba, że on pójdzie w tą stronę, to będziemy przychlapane, nie? Gdzie jest git? Przedu się do domku. Dobra, to my wchodzimy po schodach. Zapraszam was za mną. Dokładnie, dokładnie. Prosto do mojego totalnie niepodejrzanego pokoju. Dobra, stawajcie tutaj. I teraz ja was tutaj muszę ogrodzić, byście nie uciekły i sobie nie zrobiły krzywdy. Dobra, jest git, zadziałało. Ej, czy on nie widział? Nie, nie widział tych drzwi otwartych, na to wychodzi. Dobra, weźmy teraz tak, Dirta. Dobra, chodź, chodź ty tutaj, chodź, też wyjdziesz, chodź do nas. No chodź. No bliżej chodź. Się tu wepchałem zamiast ciebie, co się patrzysz? A ty co machasz głową? No nie! No nie! Dobra, nie. Dobra, o nie! Samo sobie uderzyłem. Żegnaj, owco. Tak bardzo cię nie kochałem. Ej, dobra, bo jest tutaj paraduje, a on jest tam. Centralnie, nie? Jestem w zasięgu jego wzroku. Zróbmy tak. Nie, wyłączmy też. Jedna opcja idzie na odstrzał. Nie jest za tyle podejrzane. Niestety, ale jakoś rzeczy, trzeba... Cokolwiek by zmieniło tak w jego światopoglądzie. Ale dobra, mamy, słuchajcie, mamy jego całą trzcinę. Mamy jego wszystkie owce. Chyba nie zauważyłeś, że nie ma owiec? Więc czy w teorii coś jeszcze nam zostało do ukradnięcia? To jest dobre pytanie. Możemy mu ukraść tabliczkę? Ej, dobra, zróbmy to. Piętro Drakuli, dobra. Pyk, szybko. Wchodzimy tutaj na górę. Sorry, dzwonił mi telefon, ale już się ogarnąłem. I teraz jak on miał domek Drakuli, tutaj będzie domek do Knesa. Nawet się podpisaliśmy już. Dobra, owieczki, wy się tutaj rozmnażajcie. Jestem waszym nowym właścicielem. Nie ma za co, pyszna pszenica. Dla każdego coś pszenicznego. Ej, ale bez kitu, czy jest jeszcze coś, czego mu nie ukradliśmy? Drzwi na przykład? Co on tutaj robi? Dobra, on sobie znowu coś przepala. No są te krowy, no. Ej, co, mam drugą zagrodę robić na krowy? Kurczę, czy to jest w ogóle opłacalne jakkolwiek? Nawet nie wiem, gdzie byśmy mieli je zmieścić. Cześć, posuń się, owco, tam bardziej, okej. Okay. Chyba, że zrobimy przed jakoś tak. Raz, dwa, trzy. No dobra, powiedzmy, że tutaj druga farma na krowy styknie. Czy mamy pszenicę? Nie, czy ja im dałem całą pszenicę do zjedzenia? Przepraszam bardzo, czy ja to właśnie zrobiłem? Ja to właśnie zrobiłem. Dobra, gdzie jest ten szkielet, który tam był? Musimy go jednak pojmać. Teraz czy on wychodzi z domku? Wychodzi z domku. Idzie do krów akurat. Tylko pytanko, czy tamten szkielet jeszcze tam będzie? No trochę w to wątpię, szczerze mówiąc. Mógł się schować, co prawda. Nie, dobra, patrzę, czy ten typ tam przy okazji zobaczył, że nie ma tych owiec, ale chyba... Chyba jednak nie. Dobra, bo on chodził w tym kierunku, nie? Gdzieś tutaj. Może jak się nawet spalił, to zostały po nim itemy? Jedna kość chociaż? Cokolwiek? Nie, chyba niezbyt. Tutaj sobie biegam całkiem na luzaka. Nie, nie ma tutaj nic. Żadnego szkieleta. Totalnie nie ma. Dobra, ten chłop tam stoi w domku. Co możemy jeszcze mu ukraść? Jeżeli nie krowy, przecież może jest jakiś sposób na ukradnięcie mu krów? To możemy... Dobra, słuchajcie, mam pomysł takiego, bo nie ma nigdzie żadnego kosiotrupa. Teraz czy on co gdzieś idzie? Dobra, ja tutaj robię coś bardzo odważnego. To znaczy po prostu za jego plecami wchodzę. No tutaj... O, ej. Nowiutki ten. Wiecie co? Ukradniemy mu po prostu wszystko. Czy on tutaj ma trzcinę? Nie, tu? Nie. Wreszcie z tym nic nie ma. To są wszystkie itemy? Tak mało? Nigdy żadnych surowców budowlanych nie ma. Dobra, weźmy sobie jeszcze jego hełm. Ej, w sumie... Kurde, no tak. Ja bym ukradł te krowy, ale nie mam czym ich tutaj wziąć. Wiecie co? Chyba mam pomysła. Crafting, kurde, no... Aha! Czy kompostera nie robi się przypadkiem z półpłytek? Co się robi z półpłytek? Co, ja trzy razy w życiu robiłem komposter? Dobra, więc tak, robimy kompostera. Komposter, pyk, slapsy, pyk. Chyba więcej, nie? Niż 6. To chyba będzie coś... Dobra, tak, tak się robił komposter, dokładnie, czyli dobrze kojarzę. Wraca! On mnie nie widział przez tą szybę? Nie, nie widział. Nie, dobra, nie, nie widział. Nie widział. Teraz tutaj dajemy wszystko, to co mamy. O, właśnie, tą trzciną cukrową tu zrobimy. Dobra, czy to nie jest za głośne? No, trochę jest głośne. On, co on robi? On wyszedł znowu gdzieś z domu. Dobra, słyszymy tak, żeby nas nie zauważył. Nie, wraca do domu znowu. Co on kmini? Pójdźmy teraz do niego na farmę. Sprawdza. Aha, bo teraz za barelce, ja mu wszystko ukradłem z nich. Dobra, szybko, szybko, szybko. Wrosimy jedno. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy, pyk. Uff, ile normalnie problemu jedną pszenicę. Co jest, Dion? O nie, o nie, Dion! O nie! Co on tam robi? Zobaczmy, widzi tabliczkę. Co jest? O nie! O nie!
musiałem próby kraść. O nie, zobaczył to wszystko. Oj, oj, oj. Dognes, siemka, sąsiad. Co mi rzeczy kradniesz? No dobra, no prawie mi się udało jeszcze krowy wziąć! Damn it! Ale przyznajcie, że poszło mi całkiem sprawnie. Zostawcie łapkę w górę i piszcie propozycje na kolejne odcinki. Yo! Co on mi rzuca jabłka jeszcze? Przecież jakby ze wszystkiego ukradłem. On dalej mi daje prezenty.